Proszę Państwa, rozumiem. Szczerze przyznam, jesteśmy pierwszy raz w sytuacji, kiedy tak bardzo się podoba. Ja czułem, że będzie taka prowokacja i postanowiłem użyć tajnej broni. Tajna broń to Artur Andrus. Panie Arturze, bardzo proszę Pana o pomoc w tym dramatycznym momencie. Dobry wieczór Państwu. Rzeczywiście jest tak, że ja od czasu do czasu w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej pod nazwą Zakład Usług Satyrycznych, w skrócie ZUS, jestem wypożyczany do starć ze szczególnie kłopotliwą publicznością, bo to się zdarza tak, że publiczność nie chce się rozstać ze swoimi ulubionymi artystami i wtedy to już jest sprawdzone. Ja mam 100% skuteczność. Wypuszcza się mnie z tak zwanym wierszem rozpędzającym. 100% skuteczność. Nie zdarzyło się, żeby ludzie po tym wierszu nie wyszli. Więcej, mam też ekstremalne osiągnięcia. W Białymstoku po wyrecytowaniu tego wiersza publiczność oddała bilety kupione na 3 miesiące do przodu. A w Poznaniu po moim występie zebrała się Rada Miasta, która postanowiła sprzedać teatr, w którym występowałem. W związku z tym, że się nie da już nic zrobić w czymś tak pokalanym. Także w związku z tym, że z Państwem jest pewien kłopot, ja rozpędzę Państwa dzisiaj wierszem pod tytułem Do Alberta Einsteina. List w sprawie tego, że świat się już nie zmienia. Proszę bardzo. Artur Andrus do Alberta Einsteina. List w sprawie tego, że świat się już nie zmienia. Albercie Einsteinie, świat się już nie zmienia. Było bardzo fajnie, ale do widzenia. Zdarza się też taka sytuacja, nie ukrywam, że trzeba poprawić. Aczkolwiek zaczynam się obawiać o tę swoją 100% skuteczność. Proszę Państwa, ja tylko chciałem wytłumaczyć pewną rzecz, bo koledzy rzeczywiście poprosili mnie o to, żebym ja wyszedł na koniec i Państwa rozpędził, co robię z wielką przyjemnością. Ale ja też chciałem wyjaśnić, że ja w ramach Zakładu Usług Satyrycznych, w skrócie ZUS, prowadzę też poważniejszą działalność rymotwórczą. Ja na przykład ostatnio napisałem zestaw takich wierszy poświęconych efektom reform i przemian społeczno-gospodarczych w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat. Napisałem 2 takie wiersze. Jeden podsumowuje efekty budowy dróg i autostrad w Polsce. Nosi tytuł Krótko i szybko. I brzmi tak. Jechał sobie Anglik Jerry autostradą A4. Kierownicę ujął w dłonie i już autostrady koniec. To jest... A drugi wiersz podsumowuje efekty reformy służby zdrowia, nosi tytuł Już niedługo i brzmi tak, już niedługo mej niedoli, już niedługo ja pocierpię, styczeń jest i ząb mnie boli, a dentystę mam na sierpień, prawda? Tak... Ale przypominam sobie, do czego zostałem tutaj wynajęty, także spróbuję Państwa, bo to rzeczywiście czasami jest taki kłopot, że ja używam nie tego języka, który do Państwa dociera. Na przykład zdarzyło mi się kiedyś, że się dopiero po 2 godzinie koncertu zorientowałem, że to jest koncert rockowy skierowany do młodzieżowej publiczności, a ja byłem tak ubrany, jak teraz jestem mniej więcej. Dlatego staram się też młodzieżowego języka używać. Spróbuję na Państwu ten wiersz. Też się dowiedziałem jakiś czas temu, że młodzież się ostatnio chwali o tym, że ich rodzice, a zwłaszcza matka, klaszczą u pewnego wybitnego polskiego twórcy. Na tym oparłem ten wiersz. U Rubika klaszczę, matka moja stara,
zabierajcie płaszcze do Zosiemanara. W związku z tym, że widzę, że państwo są patologicznym przykładem tej publiczności i to nie działa na państwa nic, państwo przy wyjściu dostaną skierowania na odpowiednie badania, bo to nie jest możliwe, żeby to była taka publiczność, to umówmy się tak, proszę państwa. Ja wiem, że to jest teraz taki kłopot, że państwo mogliby chcieć wyjść z teatru po czymś ładnym, a to nie jest teraz to, co ja państwu prezentuję. To umówmy się tak, że ja spróbuję jeszcze jeden wiersz wyrecytować teraz. Jak nie poskutkuje, jak państwo będą dalej histeryzować, to koledzy, którzy byli głównymi bohaterami tego wieczoru, pojawią się na scenie jeszcze raz i zaśpiewają państwu piękną piosenkę. Także to od państwa tylko zależy. Możecie tej piosenki uniknąć, jak po prostu pójdziecie. Ale ja jeszcze spróbuję. To jest wiersz pod tytułem Stubarwne motyle, odfruncie ode mnie. Tak jest. Ja mam zaświadczenie od lekarza, że ja mogę pisać takie wiersze. Uwaga, bardzo cię proszę, Roman, bo... Stubarwne motyle, odfruncie ode mnie. Idź się, bo za chwilę nie będzie przyjemnie. Dobranoc państwu.